Witam Was, moi drodzy, na kolejnym wykładzie z Ewangelii Mateusza w ramach naszych spotkań tutaj w ośrodku edukacyjnym Berea. Dzisiaj będziemy kończyć pierwszy semestr, pierwszą część tych wykładów. Mam nadzieję, że skończymy owocnie. Jak już weszło nam to, mam nadzieję, w krew, na samym początku sobie zrobimy taką krótką powtórkę, ale też chciałbym się na początku pomodlić o to nasze dzisiejsze spotkanie, żebyśmy też właśnie w takim duchu zwrócili się do naszego Ojca w niebie, aby nam też dopomógł właśnie w tym, abyśmy Jego Słowo, które On do nas kieruje, zrozumieli. Drogi Ojcze w niebie, dziękuję Ci za tą sposobność, którą mamy dzisiaj, Panie. Dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci za ten czas, który jest przed nami, Panie. Proszę Cię, żebyś Ty przygotował nasze serca właśnie na to, co dzisiaj tutaj będzie powiedziane, Panie. Ja też wierzę właśnie, że będziemy po prostu przecież czytać właśnie Twoje słowo, to, co Ty kierujesz do swojego ludu, do swoich dzieci, Panie, i my też jako Twoje dzieci chcemy Twoim słowem żyć, Twojego słowa słuchać, no i właśnie wprowadzać je w czyn w trakcie naszego życia. I prosimy Cię, abyś nam dał dzisiaj uszy, które będą słyszeć, i serca, które będą rozumieć Twoje słowo. Amen. No to, jak powiedziałem, poczynimy sobie pewną powtórkę względem tego, co było na spotkaniach poprzednich, zwłaszcza w trakcie ostatniego spotkania. Więc tak gwoli właśnie przypomnienia. Jesteśmy w trakcie właśnie kursu na temat Ewangelii Mateusza, który jest częścią cyklu Praktyczny Wykład. Tak? Praktyczny wykład kolejnej księgi Biblii, w trakcie którego staramy się odkryć, staramy się jakby zwrócić uwagę na to, co poprzez dane słowo, poprzez dane treści autor stara się nam przekazać, do czego stara się nas zachęcić. Nie po to, żebyśmy tylko i wyłącznie zmienili jakiś nasz sposób myślenia, chociaż również, natomiast przede wszystkim, aby to wpłynęło właśnie w takim wymiarze jak najbardziej praktycznym, życiowym wręcz właśnie na taką naszą codzienność, tak? W jaki sposób żyjemy, w jaki sposób stawiamy kolejne kroki naszego życia, i żeby były to kroki w dobrą stronę, na dobrej ścieżce. Dzisiaj taki obraz może troszeczkę, mianowicie, że Ewangelia Mateusza przedstawia nam niejako taki projekt, tak? Daje nam bardzo praktyczne wskazówki do tego, z jakich materiałów i w jaki sposób powinniśmy to nasze życie budować, w jaki sposób właśnie powinno ono wyglądać, jakie postawy powinny charakteryzować nasze życie. Ale na tym nie powinniśmy skończyć, żeby sam projekt poznać, ale ostatecznie, żebyśmy faktycznie przeszli do tego etapu zastosowania, tak? Czyli do budowy naszego życia właśnie zgodnie z tym projektem. A zatem nie pozostajemy wyłącznie, przynajmniej z założenia, mam nadzieję, że faktycznie tak, że nie pozostajemy wyłącznie na teorii, ale kierując się tymi praktycznymi wskazówkami, stosujemy je właśnie w naszym życiu, więc przychodzimy do praktyki. Natomiast tak sobie pomyślałem, że właśnie te uczenie się, ale też stosowanie tego praktyce jest właśnie istotą tego, czym jest właśnie uczniostwo. Mamy być uczniami Pana Jezusa, więc w Ewangelii mamy właśnie ten projekt, jacy mamy być, przede wszystkim ukazany właśnie w tym, w jaki sposób żył Jezus, jakimi postawami się charakteryzował, a teraz to, co o Nim czytamy, powinno się przełożyć po prostu w naszym chrześcijańskim życiu i powinniśmy po prostu być Jego naśladowcami, Jego uczniami Pana Jezusa. Jeżeli chodzi o odkrycie znaczeń poszczególnych fragmentów i w ogóle całej księgi, do czego autor też stara się nas zachęcić, w tym pomaga nam określona perspektywa badawcza w odniesieniu do naszego tekstu, mianowicie hebrajska retoryka biblijna. Dla tych, którzy być może nie znają się tak dobrze, nie są zapoznani z tym tematem, aż tak dobrze jedynie gdzieś tam zasłyszeli być może, no to zajmujemy się tutaj przede wszystkim
określaniem czy badaniem, analizą kompozycji tekstów i w oparciu o tą kompozycję, wiedząc, że istnieją na przykład takie właśnie miejsca szczególnie wyakcentowane przez autora, próbujemy właśnie odczytać, do czego tekst w sposób szczególny zmierza i do czego w sposób szczególny stara się nas zachęcić. Więc od samego początku staramy się jakby zaznajomić właśnie ze strukturą Ewangelii Mateusza. Ja zaproponowałem, że całościowo Ewangelia składa się z pięciu głównych części, z pięciu głównych sekcji, a każda z nich ma swoją wewnętrzną, również pewną uporządkowaną strukturę, w ramach której właśnie znajdują się te elementy akcentowane, szczególnie ważne dla autora, ale też powinny być również szczególnie ważne dla nas. I to, co od samego też początku staram się jakby powtarzać, żebyście też o tym to zapamiętali, że dosyć istotna w Ewangelii Mateusza jest idea drogi. Pojawia się ona w zasadzie we wszystkich elementach właśnie akcentowanych, we wszystkich fragmentach tych głównych, i pojawia się właśnie jako idea pójścia jakąś drogą, pójścia za kimś, jest wielokrotnie właśnie w ramach tych fragmentów wezwanie Chrystusa do ludzi, aby pójść właśnie za Nim. No i właśnie w ramach Ewangelii Mateusza możemy powiedzieć, że głównym przesłaniem właśnie tej księgi jest wezwanie właśnie, aby pójść za Jezusem, tak? I naucza nas, co to tak naprawdę znaczy iść właśnie drogą, którą szedł Chrystus, która w Ewangelii nazywana jest między innymi drogą pańską, drogą Jahwe. A z tym nierozerwalnie związana jest idea sprawiedliwości, że jest to droga sprawiedliwego. No i właśnie Ewangelia stara się nam pokazać w oparciu o przykład Chrystusa, w oparciu o jego nauczanie, czym jest prawdziwa sprawiedliwość, czym jest właśnie postawa, którą powinien się charakteryzować człowiek podążający za Bogiem, jaka po prostu postawa Bogu w życiu, w naszym życiu się podoba. Więc takie dwie główne myśli, które w Ewangelii właśnie Mateusza będą się nam przewijać, do tej pory się nam przewijały, ale też myślę, że zobaczymy, że będzie tak również w dalszej jej części, właśnie czym jest droga pańska i właśnie czym jest ta prawdziwa sprawiedliwość, którą powinniśmy się w naszym życiu charakteryzować jako uczniowie Chrystusa. W samym centrum, do którego dojdziemy już w trakcie następnego spotkania otwierającego semestr drugi, w samym centrum będziemy mieć przedstawione dwie drogi. Jedną drogę, drogę śmierci, która prowadzi na zatracenie, która prowadzi do upadku, tak byśmy to określili. Natomiast drugą jest droga życia. I tymi, którzy idą właśnie tymi dwoma drogami, charakteryzują się jakby dwie grupy ludzi w Ewangelii. Czy Ewangelia Mateusza przedstawia nam jakby dwie takie, dwa przykłady. O, dwa przykłady, które idą dwoma różnymi drogami. Pierwszą drogą idzie właśnie Chrystus, czyli tą drogą pańską, drogą sprawiedliwości. Natomiast drugą drogą, która prowadzi na zatracenie, są ówcześni przywódcy religijni, szczególnie faryzeusze i uczeni w piśmie. No i Ewangelia Mateusza właśnie poprzez swoją budowę, mam wrażenie, że stara się nam postawić właśnie takie, czy stawia wręcz nam takie pytanie właśnie, za kim w naszym życiu idziemy? Czy idziemy w naszych postawach za Jezusem, za Panem Jezusem, czy idziemy w naszych postawach za tymi przywódcami Izraela, którzy funkcjonowali w tamtym czasie, chociaż oni się charakteryzowali w zasadzie różnymi przywarami, które charakteryzowały w ogóle przywódców w całej historii Izrael. Więc pytanie, za kim pójdziemy, jaką drogą pójdziemy? (Śmiech)
Przerobiliśmy sobie sekcję A, natomiast aktualnie jesteśmy w trakcie analizy sekcji B. O ile sekcja A była taką częścią narracyjną, tak sekcja B raczej skupia się przede wszystkim na nauczaniu, na mowach Pana Jezusa, chociaż pojawiają się oczywiście tam części narracyjne. Natomiast no, tych mów na tej części dydaktycznej, nauczającej jest zdecydowanie więcej niż narracyjnej. No i ostatnio przerobiliśmy sobie to, co tutaj mamy na kolorowo, ten fioletowy i niebieski kwadracik. Mówiliśmy sobie o prezentacji autorytetu Jezusa, czyli o jego misji w Galilei, o tych wszystkich cudach, które czynił. No i później omówiliśmy sobie powołanie 12 oraz tak zwaną mowę misyjną, czyli właśnie ten element taki bardziej dydaktyczny, nauczający, w trakcie wysyłania uczniów właśnie na głoszenie Ewangelii, taką mowę Jezus im wygłosił. Chciałbym pokrótce przypomnieć, co myśmy mieli w ogóle w tej sekwencji B, naszej sekcji B, sekwencji B. A więc w ramach tej prezentacji autorytetu Chrystusa, w ramach pierwszej warstwy tych fragmentów A i A1, które były dosyć mocno rozbudowane, jak pamiętamy, Jezus został ukazany właśnie jako posiadający pewien szczególny autorytet, mianowicie jako osoba mająca władzę nad chorobą, nad śmiercią, a także został ukazany jako ten, który może człowieka oczyścić z nieczystości zewnętrznej poprzez swój zbawczy dotyk, co było zupełnie no, niespotykane jak do tej pory, ponieważ zawsze właśnie ta nieczystość, jeżeli znamy właśnie te idee ze Starego Testamentu, zawsze kalała to, co święte, natomiast tutaj pierwszy raz to, co święte właśnie oczyszczało właśnie z tej zewnętrznej czystości rytualnej, nieczystości rytualnej. Oprócz tego mieliśmy tutaj liczne przykłady postawy wiary ludzi, właśnie, którzy przychodzili do Jezusa i ich wiara polegała właśnie na tym, że upatrywali w Chrystusie kogoś, który ma właśnie autorytet, który ma moc i nawet za pomocą swojego słowa jest w stanie czynić pewne konkretne rzeczy i ma właśnie władzę nad pewnymi sferami. I mamy tam też poruszoną kwestię pochodzenia autorytetu Jezusa. Skąd on ma te wszystkie moce, skąd on ma swoją władzę, więc z jednej strony mamy informację, że czynił to słowem, ale faryzeusze właśnie przychodzą i oskarżają Jezusa w ramach tej warstwy, że tak naprawdę jego autorytet, jego władza, jego moc pochodzi nie od Boga, ale od Belzebuba, czyli domyślę diabła. Tak? Więc pytanie, które zostaje postawione jakby w ramach tego fragmentu A, tych fragmentów A i A1, właśnie skąd pochodzi ten autorytet i moc Jezusa. W ramach drugiej warstwy mieliśmy ukazane fragmenty, w których Jezus powołuje ludzi, więc o ile we fragmentach A i A1 mieliśmy tam sceny z demonami, które w sposób właściwy, w pewien określony sposób reagowały na słowa Chrystusa, czyli reagowały jako podporządkowane Chrystusowi i kiedy on no, wyganiał te duchy, to one wychodziły. Tak w drugiej warstwie Jezus kieruje słowa już nie do demonów, ale kieruje je do ludzi i pokazuje, że ze względu na to, kim on jest, ludzie w sposób właściwy powinni na jego słowa właśnie reagować. Więc są to słowa powołania, pójdź za mną. I Jezus w tych słowach wymagał od nich pewnej adekwatnej odpowiedzi, właśnie, ponieważ w nim przychodzi pewna szczególna, nowa, ale właśnie szczególna okoliczność, która wymaga właśnie adekwatnej odpowiedzi ze strony człowieka. Później mieliśmy ukazanie pewnego autorytetu Jezusa nad pewnymi szczególnymi sferami, które w Starym Testamencie były przypisane tylko i wyłącznie właśnie samemu Bogu.
ponieważ o ile cuda różnego rodzaju miały miejsce w Starym Testamencie, uzdrowienia i działy się to poprzez na przykład proroków, to jednak pewne sfery były jakby przypisane tylko i wyłącznie Bogu i właśnie w ramach tej warstwy autor pokazuje nam pewien Boży właśnie autorytet Jezusa nad grzechem i właśnie zostaje tam nawet to wyszczególnione, że tylko Bóg może coś takiego robić, a czyni to właśnie w tych fragmentach Jezus. Ale również mamy uciszenie burzy, więc ukazanie władzy Chrystusa nad siłami natury, co bardzo mocno właśnie nawiązuje do różnych fragmentów ze Starego Testamentu, gdzie właśnie Jahwe jest tym, który ma władzę nad naturą, który ucisza burzę. Więc tak jak powiedziałem, warstwa trzecia ukazuje nam ten Boży autorytet Jezusa, więc jest on Bogiem, który przyszedł, Bogiem Jahwe, który przyszedł w ciele. Ale mamy też zadziwienie oraz brak zrozumienia tłumów odnośnie tożsamości Jezusa, więc oni się, te tłumy zaczynają się, czy w ogóle osoby, które są świadkami tych zdarzeń, one dokonują właśnie takiej pewnej refleksji, albo przynajmniej zaczynają się zastanawiać, no kto to jest w takim razie? Jeżeli on takie rzeczy robi, no to z kim tak naprawdę płyniemy? Kto tak naprawdę tutaj jest przed nami, przed naszymi oczami? Natomiast sam środek całej tej sekwencji B właśnie daje nam odpowiedź, kim jest Jezus. I to świadectwo, ta odpowiedź, czy właśnie na to pytanie, kim on jest, pada ze słów samych sił, pada z ust samych sił ciemności, od samych demonów, które właśnie dają świadectwo o tym, że Jezus nie czyni nic mocą Belzebuba, ale właśnie ma Boży autorytet, ponieważ jest synem samego Boga. Więc mamy w samym środku świadectwo sił ciemności. Więc cała ta sekwencja B ukazywała właśnie nam autorytet Chrystusa jako tego, który ma władzę nad konkretnymi sferami, ale jego autorytet wynika właśnie z jego boskiego autorytetu, z racji tego, że jest synem Boga. Zaproponowałem w ogóle takie znaczenie. Coś nam tu przeskoczyło. Ja was przeproszę, ja zrobię sobie tylko taki mały myk, żeby na pewno wszystko się zapisało. Okej, okay. To kontynuujemy. Ostatnim razem zaproponowałem, że ta cała sekwencja B, którą sobie pokrótce przypomnieliśmy, ona poprzez pewne aluzje pokazuje nam właśnie, że przyszedł pewien określony czas, ponieważ te cuda, które czyni Jezus, wydają się nawiązywać do fragmentów z Księgi Izajasza, który tutaj przytoczyłem z 35 rozdziału właśnie, gdzie jest mowa o tym, że gdy nadejdzie pewien określony czas, otworzą się oczy ślepych, otworzą się oczy głuchych, chromy będzie skakał jak jeleń, odezwie się język niemych, więc to wszystko się właśnie dzieje w ramach tego rozdziału. Tego rodzaju cuda opisane są właśnie przez Ewangelistę Mateusza. No i no fajnie, że taka aluzja jest, ale chciałem wam zaproponować jakby pewne wnioski wynikające z uwzględnienia kontekstu tych słów, które się pojawiają w Księdze Izajasza. Mianowicie pokazaliśmy sobie, że cały ten kontekst tego fragmentu wskazuje na czas właśnie, kiedy sam Bóg przyjdzie do Izraela i będzie to również czas, w którym ukaże się pewna szczególna droga,
droga wiodąca na Syjon, którą nie pójdzie nieczysty, ale pójdą ci, którzy zostali oczyszczeni i pójdą właśnie ku Bogu na Syjon. Drogą świętą. I właśnie w tym fragmencie, w tej naszej sekwencji B, mieliśmy ukazany właśnie ten autorytet Jezusa jako Boga, ten jego boski autorytet. A już wcześniej z Ewangelii wiemy, że Jezus jest kim? Emmanuelem, tak? Właśnie Bogiem z nami, Bogiem, który zstąpił, przyszedł na ziemię, więc no, ewidentnie autor właśnie w ramach tych rozdziałów również stara się ten boski autorytet Jezusa, a więc i jego boską tożsamość przedstawić. Więc daje nam bardzo wyraźny sygnał, że właśnie ten Bóg zapowiadany przyszedł w osobie Jezusa. Jezus jest również tym, który właśnie wskazuje jakąś drogę. Jest tym, który właśnie wzywa do pójścia za Nim, czyli pójścia jakąś określoną drogą. Więc moje pytanie, które ostatnio postawiłem, to czy nie jest to przypadkiem właśnie ta droga święta, o której wskazuje, na którą wskazuje, czy którą zapowiada właśnie w tym rozdziale 35 Izajasz. Więc pójście za Jezusem jest pójściem właśnie tą drogą świętą na Syjon. Ale właśnie jest też tam powiedziane, że nie pójdzie nią nieczysty, a w rozdziałach 8-9 Ewangelii Mateusza mamy liczne fragmenty, w których Jezus ma styczność, czy ma bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy charakteryzują się byciem w stanie nieczystości rytualnej przede wszystkim. I dotyka właśnie tych ludzi, którzy są w trakcie tej nieczystości, w tym stanie, i oczyszcza ich. Więc dotyczy to oczyszczenie w tych fragmentach, oczyszczenie ludzi z nieczystości rytualnej, nieczystości zewnętrznej, czyli różnego rodzaju chorób, ale również Jezus, czy można powiedzieć, że te fragmenty o tej nieczystości zewnętrznej przygotowują nas do również tych fragmentów, w których Jezus oczyszcza człowieka również z tego, co wewnątrz. Przede wszystkim chodzi tam o właśnie odpuszczenie grzechu, czyli oczyszczenie człowieka z jego grzechu. Więc no, takie znaczenie, czy do czego właśnie autor stara się nawiązywać w tych rozdziałach, starałem się wam ostatnio zasugerować i mam nadzieję, że faktycznie przy takiej ilości zbieżność, no nie jest to po prostu zbieżność, tylko faktycznie możemy powiedzieć, że autor czyni pewnego rodzaju aluzję i dzięki temu możemy wyczytać z tego troszeczkę więcej. Omówiliśmy sobie również sekwencję B, czyli powołanie 12 oraz mowę misyjną. Te fragmenty A i A1 były, jak pamiętamy, takimi fragmentami wprowadzającymi, ukazującymi zakres działalności Jezusa, obszar w zasadzie działalności Jezusa, że czynił, czy że chodził po wszystkich miejscowościach galilejskich. Natomiast w środku mieliśmy powołanie 12 apostołów, które poprzedza właśnie takie stwierdzenie Jezusa, że lud jest niczym owce nie mające pasterza, opuszczeni, niezaopiekowani. No i mówi tam do swoich uczniów, żeby prosili Pana, żeby wysłał robotników na żniwo. No i w tej mowie misyjnej de facto się właśnie to dzieje. Jezus wysyła swoich nowo powołanych 12 apostołów, czyli wysłanników do tego, żeby poszli i głosili Ewangelię właśnie do owiec zagubionych z domu Izraela. No i mówiliśmy sobie właśnie również o tej strukturze tej całej mowy misyjnej, więc pierwsza warstwa to jest właśnie funkcja klamry, ale też słowa, które się tam pojawiają, ukazują nam to, że mowa misyjna jest czymś, co stanowi nakaz. To nie jest coś, co jest tylko i wyłącznie jakąś opcją do, że możemy, bądź nie, ale nie musimy. Nie, Jezus, czy Mateusz mówi nam, że to, co Jezus właśnie mówi w ramach tej mowy misyjnej, jest czymś, co jest nakazem zarówno oczywiście do uczniów, czy w pierwszej kolejności do tych 12, ale w ogóle jest to nakaz dla całego
dla całego Kościoła Chrystusa, również dla nas. Więc funkcja klamry, ale właśnie podkreślenie roli czy wagi właśnie tej całej mowy, która tutaj jest. W drugiej warstwie Jezus ukazał właśnie zadanie uczniów jako tych, którzy mają pójść, głosić Ewangelię zarówno słowem, jak i za pomocą tych cudownych znaków, które towarzyszyły również Jego misji. Więc jest to taki sposób jakby pokazany, ta cała sekwencja, w której poniekąd Jezus właśnie przekazuje teraz tą misję, którą sam pełni, teraz przekazuje właśnie swoją misję również innym, również swoim uczniom do wykonania. No i też mówi, że Ewangelia, głoszenie Ewangelii nie jest czymś, za co powinni spodziewać się zapłaty, przynajmniej nie tutaj na ziemi, ale jest czymś, co powinno być przez nich głoszone darmo, więc nie powinni ani brać jakiegoś zabezpieczenia ze sobą, tylko właśnie w takiej ufności pójść, ale też nie spodziewać się zapłaty ze strony ludzi, a jedynie oczekiwać jakiegoś zapewnienia podstawowych potrzeb. No i Jezus zapowiada właśnie, że kiedy pójdą, że kiedy dotrą do poszczególnych miast, no to okaże się, że właśnie jedni z pewną otwartością przyjmą ich zwiastowanie, ich poselstwo, ale z kolei drudzy te poselstwo odrzucą, więc przygotowuje ich na to, że pojawią się zarówno sukcesy w ramach tego głoszenia, jak i pewne porażki. Tak samo jak było to, jak dzisiaj też zobaczymy w jego przypadku. W trzeciej warstwie Jezus zapowiada, że zwiastujący doświadczą nie tylko odrzucenia, ale wręcz prześladowań, fizycznych prześladowań również ze strony najbliższych, czyli nie tylko ze strony obcych, ale również ze strony swoich rodzin. Jezus wzywa w tych fragmentach do postawy roztropności, czyli nie takiej brawury, że iść gdzieś tam, gdzie od razu czeka śmierć, tylko z pewnym takim nastawieniem, żeby kontynuować misję. Tak? Czyli jeżeli mieliby stanąć w sytuacji zagrożenia życia, powinni starać się, tak jak on sam zresztą, z tej sytuacji wyjść i po prostu iść dalej, głosić Ewangelię. Mamy w tej warstwie również zapewnienie o tym, że w tych sytuacjach próby, kiedy staną właśnie przed różnymi konieczności złożenia świadectwa przed ludźmi, nie zostaną w tym sami, ale zostaną wsparci przez samego Boga, przez Ducha Świętego, który zostanie im dany, aby pomógł im, co mają odpowiedzieć. No i sama, cała ta mowa misyjna zmierza właśnie do takiego wezwania, do odrzucenia strachu i śmiałego zwiastowania tego, co nakazuje Jezus. Czyli jedni przyjmą, drudzy nie przyjmą. Doświadczycie wielkich prześladowań, ale macie się nie bać, iść i śmiało zwiastować to, co ja wam, co wam nakazuję. I w ramach tej mowy, czy w ogóle może w ramach tych dwóch sekwencji, które omówiliśmy sobie ostatnio, właśnie zarysowany jest bardzo silny ten konflikt. Po raz kolejny, czy ten kontrast między Jezusem i faryzeuszami, ale który nabiera już właśnie takiego charakteru konfliktu. Z jednej strony właśnie mamy świadectwo tego, kim jest Jezus, ale z drugiej strony mamy oskarżenie ze strony faryzeuszów, że Jezus tak naprawdę czyni to wszystko mocą diabła, mocą księcia demonów, wypędza demony. Więc zostaje oskarżony o coś naprawdę złego, tak? Natomiast Jezus mówi coś takiego, że nie jest Pan, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. I Jezus właśnie pokazuje w tych słowach, że droga, którą wysyła swoich uczniów, tak naprawdę jest drogą, którą on sam idzie, tak? Więc droga mistrza jest drogą jego uczniów i doświadczą tych samych rzeczy, które on doświadczył właśnie w trakcie swojej publicznej służby, więc pokazaliśmy sobie nawet, że bardzo podobne sformułowania są używane właśnie w ramach mowy misyjnej do uczniów, jak później Jezus używa w stosunku do siebie samego, kiedy zapowiada swoją śmierć w Jerozolimie.
I zasugerowałem właśnie, że ta droga, którą Jezus ich wysyła, będzie drogą właśnie podobną do jego własnej drogi. Drogi, której złożą świadectwo prawdzie, ale również doświadczą odrzucenia, cierpienia. Ale właśnie tym będzie charakteryzowała się właśnie ta droga święta, droga w podążaniu za Chrystusem, ale będzie to właśnie droga prowadząca ku wywyższeniu, prowadząca na Syjon. Więc mamy tu właśnie te dwa przykłady, dwie drogi, znowu dwie różne postawy, które nam się gdzieś tam pojawiają też w tych fragmentach. Faryzeusze jako ci, którzy kompletnie nie rozumieją, czym jest miłosierdzie i czego tak naprawdę oczekuje od nich Bóg, więc kiedy Jezus właśnie zasiada za stołem wśród wielu celników i grzeszników, faryzeusze mają do Niego wielkie pretensje, dlaczego, wyrażone później w pytaniu do uczniów, dlaczego nauczyciel właśnie jada z takimi. Ale Jezus właśnie pokazuje, że właśnie po to przyszedł, aby takim ludziom okazać miłosierdzie. Przyszedł właśnie powołać takich, a nie, którzy uważają samych siebie za sprawiedliwych. Nie? Więc mamy ukazanego Jezusa, który idzie pewną określoną drogą, którą możemy też określić mianem właśnie drogi miłosierdzia, drogi, którą tutaj Jezus okazuje miłosierdzie słabym, grzesznym, złamanym, a którą nie idą właśnie faryzeusze, ale idą jakąś taką drogą ekskluzywizmu religijnego właśnie, że tylko my i nikt poza nami i no brakuje po prostu w tym takiego podejścia miłości względem innych w postawie faryzeuszy. Okej, więc to takie podsumowanie tego, co mieliśmy ostatnio. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli zatem do tych dwóch kolejnych naszych jednostek, czyli do sekwencji B1 i A1. Powiemy sobie teraz właśnie o tym, co się dzieje po tej drugiej stronie. Ostatnio mówiliśmy o prezentacji autorytetu Jezusa, więc po drugiej stronie mamy odrzucenie autorytetu Jezusa. I teraz w takim razie sobie to zaczniemy omawiać. Do przerwy na pewno nie zrobimy całości, ale zrobimy tyle, ile nam się uda. Okej. Zasadniczo sekwencja B zbudowana jest bardzo podobnie, w zasadzie pod kątem ilości fragmentów, identycznie jak sekwencja paralelna do niej, tak? Czyli sekwencja B, czyli prezentacja autorytetu Chrystusa. I podobnie będzie wyglądało to pod kątem takiej szczegółowości, czy objętości, czyli fragmenty A1, podobnie jak właśnie w sekwencji B, będą dosyć mocno rozbudowane. Natomiast te fragmenty bliżej środka będą już fragmentami prostszymi, krótszymi. Więc w ramach teraz właśnie tej części do przerwy omówimy sobie fragmenty A i A1. Więc co one zawierają? Pierwszy fragment A będzie nam mówił o tej scenie, w której Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów właśnie z zapytaniem, czy Jezus jest na pewno tym, który miał przyjść. Ale mamy też tam opisaną negatywną ocenę odpowiedzi pokolenia, tak? Tego pokolenia, do którego przyszedł Jezus. Ale też informacje o tym, że pewnym ludziom, określonym mianem maluczkich, zostało objawione jednak coś więcej i o ile jedni odrzucili, to innym zostało objawione. Natomiast po drugiej stronie będziemy mieć zapowiedź konsekwencji odrzucenia Jezusa przez pokolenie i ukazanie takiej idei, że uczniowie, czyli ci, którzy poszli za Panem Jezusem, stają się jego rodziną, jego bratem, siostrą, matką, więc ta idea bliskiej relacji z Jezusem jako części jego rodziny. Okej, w takim razie zacznijmy sobie od fragmentu. Aha, no to może jeszcze co będziemy mieć dalej, tak? W fragmencie B będziemy mieć znane wezwanie do utrudzonych, a po drugiej stronie z kolei będziemy mieć ukazanie Jezusa jako sługi Pańskiego, fragment z Izajasza,
o cierpiącym słudze. W fragmencie C będziemy mieć pewną sytuację, która dzieje się w szabat, sytuację, w której dochodzi do konfliktu między Jezusem a faryzeuszami, którzy właśnie mają problem z tym, że uczniowie Jezusa zrywają kłosy w szabat, żeby się posilić, a po drugiej stronie będzie pytanie ze strony faryzeuszów, czy można w ogóle w szabat człowieka uzdrowić, no i Jezus uzdrawia, więc to będzie taka warstwa skupiająca się mocno nad pewnymi aspektami dotyczącymi właśnie szabatu, ale w samym centrum tej sekwencji B będziemy mieć taką sentencję o Jezusie, którą sam o sobie mówi, mianowicie Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Więc o wymowie tego stwierdzenia w kontekście całości sobie oczywiście powiemy na samym końcu. Więc przejdźmy teraz do takiego też wprowadzenia odnośnie tych rozdziałów 10 do 11. Tak jak powiedziałem, mają one charakter narracyjny, ale zawierają również elementy dialogowe. Tak, Jezus spotyka ludzi, oni coś do Niego mówią, później On mówi coś do nich, też dosyć długie ustępy właśnie krytykujące pokolenie nam się tutaj będą pojawiać. Natomiast w sposób taki ogólny właśnie te rozdziały przedstawiają stanowisko otoczenia Jezusa wobec Jego osoby oraz działalności. Więc mamy właśnie reakcję ludzi, ukazane ich odpowiedź, ocena również tej odpowiedzi. I bardzo widocznie zarysowane są takie dwa główne fronty przez ewangelistę Mateusza. Mianowicie z jednej strony mamy uczonych w piśmie i faryzeuszów, którzy są bardzo jednoznaczni w stosunku do Jezusa, że mianowicie odrzucają Jego autorytet, odrzucają Jego jako osobę, wręcz będą już tutaj naradzali się, jak się go pozbyć. Natomiast z drugim frontem, z drugiej strony, na drugim biegunie mamy uczniów Pana Jezusa, którzy idą właśnie za Nim, którzy zostawili wszystko i naśladują Go i uczestniczą właśnie Jezusowi w trakcie tych różnych fragmentach. Natomiast pomiędzy tymi dwoma biegunami znajdują się, bo w środku nich znajduje się tłum, i on z kolei w zależności od sceny reaguje w różny sposób. Czasem właśnie jest zadziwiony właśnie czynami Jezusa i wręcz tłum pyta, czy nie jest to syn Dawida, ale z drugiej strony pojawiają się takie sytuacje, że gdzieś tam raczej są sceptyczni. Tłum jest sceptyczny, ale ostatecznie też Jezus właśnie w tych słowach odnośnie pokolenia raczej negatywnie ten tłum, czyli ten ogół ludzi ocenia. Więc po raz kolejny pojawia się nam właśnie ta kwestia tożsamości Jezusa. Czy On jest tym, który miał przyjść, czy mieli właśnie oczekiwać innego, i pojawia się to, czy nie jest to przypadkiem ten właśnie zapowiadany syn Dawida. Więc zobaczmy sobie teraz budowę tych fragmentów A i A1, czyli tych fragmentów zewnętrznych. One mają znowu bardzo podobną budowę do tego, co mieliśmy właśnie w tej sekwencji, we fragmentach A, A1, sekwencji B. Mianowicie będziemy mieć do czynienia ze strukturą równoległą rozdzieloną, tak? Czyli mamy jakiś element A1 odpowiadający mu element A2 i po nich następuje element B1 i element B2, natomiast to wszystko przedzielone jest takim dłuższym fragmentem od 28 wersetu rozdziału 11 aż do 12 rozdziału 21 wersetu. No i teraz sobie właśnie będziemy czytać w takim zestawieniu parowym, tak? Będziemy parować element A1 z elementem A2. Ale one znowu będą miały troszeczkę bardziej złożoną strukturę, więc znowu się zagłębimy, jak ta struktura wygląda w środku, z jakich jeszcze mniejszych cząstek zbudowane są te jednostki tematyczne. Pierwszy element A1, który sobie teraz wyjdziemy, to będą wątpliwości właśnie Jana Chrzciciela
ale też świadectwo Jezusa o Janie i też krytyka odpowiedzi pokolenia. Więc jakbyśmy sobie to zobaczyli, jak to wygląda bliżej. Więc wszystko się będzie rozpoczynało od pytania Jana Chrzciciela. Później właśnie Jezus mówi, kim jest Jan Chrzciciel. Następnie krytykuje pokolenie ze względu na to, w jaki sposób zareagowało na, czy odpowiedziało na poselstwo Jana, a teraz reaguje na jego poselstwo, na poselstwo Jezusa. A na końcu, w ostatniej cząstce, mamy krytykę przeciwko miastom galilejskim. Więc teraz sobie będziemy właśnie czytać w takim sparowaniu pytanie Jana Chrzciciela, ale też krytykę przeciwko miastom galilejskim. To jest pierwsze nasze teksty dzisiejszego dnia. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A po drugiej stronie mamy krytykę przeciwko miastom, która brzmi tak. Wtedy zaczął grozić, chodzi tu o Jezusa, grozi miastom, w którym dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały dawno, by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącony, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Więc dwa fragmenty i na pierwszy rzut oka być może nie wydają się one być ze sobą jakoś bardzo zbieżne, ale jeżeli byśmy się właśnie zastanowili, co zostaje tutaj przytoczone, no to okazuje się, że jednak tych elementów wspólnych mają te fragmenty dosyć sporo. Pierwsza rzecz dotyczą właśnie o tym, co Jezus czyni, tak? Czyli czyni pewne określone znaki, szczególne znaki dla ludzi, które powinny im dać do myślenia odnośnie tego, co się tak naprawdę dzieje, co tak naprawdę w Chrystusie przychodzi, ale okazuje się, że nie do końca tak jest. I zarówno Jan nie do końca potrafi to rozpoznać, ponieważ właśnie wysyła swoich uczniów z pytaniem, czy ty jesteś tym, który miał przyjść. I w tym oczywiście jest taka to jest takie miękkie stwierdzenie, czy ty jesteś właśnie Mesjaszem, tak? Czy mamy jeszcze oczekiwać kogoś jeszcze innego? Natomiast Jezus właśnie przytacza te wszystkie znaki, które czyni, i to ma być właśnie taką nie bezpośrednią odpowiedzią, ale pewną sugestią w stosunku do Jana, żeby uczniowie Jana opowiedzieli właśnie o tym, co słyszą i widzą, i żeby Jan się również o tym dowiedział, i to powinno być wystarczającą odpowiedzią właśnie na jego pytanie. Natomiast po drugiej stronie mamy informację, że miasta, które były świadkami tych różnych cudów Pana Jezusa i zostają tutaj wyszczególnione nawet, pewne przykłady. Pomimo tych wszystkich cudownych znaków, pomimo tego, że byli tego wszystkiego świadkami, niestety nie odpowiedziały w sposób adekwatny, nie pokutowały i nawet Jezus stwierdza, że jeżeli by się to działo wśród pogan, tak, nawet wśród tych, którzy nie zasłynęli się zbyt dobrym dobrą opinią, tak? No to również oni by raczej odpowiedzieli bardziej adekwatnie niż, czyli pozytywnie niż te miasta galilejskie. I Jezus też zapowiada właśnie, że w dzień sądu będzie lżej Sodomie i Gomorze niż tym miastom, pośród których te cuda się działy. Więc z jednej strony mamy właśnie biada przeciwko miastom galilejskim, ale tutaj pod koniec Jezus mówi coś takiego: błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Więc tutaj biada dla tych, którzy nie uwierzyli, którzy odrzucili, którzy nie dostrzegli w Jezusie autorytetu, na który powinni odpowiedzieć właśnie pokutą,
Ale z drugiej strony Jezus mówi, że błogosławiony ten, kto uwierzy i się nie zgorszy, tak? Czyli biada i zgorszenie. Jeszcze tam miałem tylko taką informację, że w zasadzie te cuda, które Jezus wymienia właśnie uczniom Jana, do przekazania Janowi, stanowią podsumowanie cudów z rozdziałów 8 do 9. To jest dokładnie przytoczenie tego, co się właśnie działo w tych rozdziałach paralelnych 8-9. Więc mamy tą ideę, że ci, którzy się nie zgorszą Jezusem, ci, którzy uwierzą i nie zgorszą się, będą właśnie błogosławionymi, natomiast biada tym, którzy niestety Jego autorytet odrzucą, którzy Go nie przyjmą, którzy w Niego nie uwierzą. No i pojawia nam się właśnie to pytanie, tak? Skąd właściwie Janowi się te pytanie wzięło? Skoro sam jest, jak wiemy, sam Jan był heroldem, tak? Tym, który zapowiadał przyjście Mesjasza, przyjście Jezusa, wskazał tłumom, że to w zasadzie jest ten. Był świadkiem nawet, no, jako ten, który go chrzcił, ale był świadkiem sceny chrztu, kiedy usłyszał głos z nieba, wstępującego ducha. A tutaj nagle pojawia się pytanie, czy ty jesteś na pewno tym, który miał przyjść, czy jednak nie. Więc skąd takie pytanie Jana? Skąd takie wątpliwości? Mam wrażenie, że nie mam takiej bardzo jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast może to być konflikt z oczekiwaniami Mesjasza politycznego, takiego, który rzeczywiście nie wkroczy w taki delikatny sposób, ale bardziej radykalny. I to mogło być, i nie tylko u Jana, ale może u jego uczniów. Okej. Wydaje się, że jest to słuszna droga, tylko pytanie, skąd też wynikały te oczekiwania właśnie politycznego Mesjasza, tego, który przychodzi i naprawia ten świat w tym zewnętrznym wymiarze poprzez usunięcie właśnie bezbożnych, dokonującego sądu. To Stary Testament jasno, jasno właśnie w taki sposób zapowiada czasy mesjańskie. Oczywiście, że tak. Oczywiście tak. Oczywiście. Więc mamy. Te słowa oczywiście też będą przytoczone w późniejszym fragmencie, w tej drugiej jakby sekcji, drugiej sekcji, sekcji B1 po tej drugiej stronie, już tam bliżej końca Ewangelii, kiedy Jezus będzie wjeżdżał oczywiście do Jerozolimy, więc te słowa z Księgi Zachariasza zostaną przytoczone. Raduj się, córo Syjonu, ale to, co tutaj w kontekście tego fragmentu nam się pojawia, to również to, że właśnie Mesjasz przychodzący na tym osiołku będzie tym, który zniszczy Rydwan, tak więc przyjdzie w pewnej sile, w pewnej mocy, aby ten pokój zaprowadzić, ale również poprzez to, że usunie bezbożnych. No i co więcej, ten fragment mówi, że o wypuszczeniu więźniów właśnie, że jest, kiedy nadejdzie ten czas, więźniowie w tym czasie i Izrael, tak, zostanie wypuszczony. A Jan siedzi gdzie? W więzieniu właśnie. No. Ponadto dostrzeg pewną nieścisłość między tym, co czytał, tym, co też zapowiadał, a tym, co się właśnie w tym momencie dzieje. Tak? Inny fragment też zacytowany do Jezusa, zresztą do którego Jezus właśnie poprzez te cuda, które mówi, żeby o nich powiedzieć Janowi, właśnie do niego również nawiązuje, ale tam właśnie jest powiedziane coś takiego: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by głosić wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski pański i dzień pomsty naszego Boga. No i ewidentnie właśnie Jan nie do końca widzi tutaj, że znaczy jakiś dzień pomsty, który właśnie zapowiadał, że nadchodzi dzień, który pali jak piec i zostaną tam spalone te plewy w ogniu nieugaszonym przez tego, którego ja wam zapowiadam. Ale właśnie Jezus miał ogłosić również wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, a Jan właśnie przebywa gdzie? No, przebywa w więzieniu, więc się zastanawia, na ile jest to teraz adekwatne właśnie do tego, co zapowiadał, ale do tego też, co zapowiadali prorocy Starego Testamentu, kiedy Mesjasz i czasy mesjańskie przyjdą. A jakie właśnie było orędzie Jana, tak?
Ten, który idzie, będzie chrzcić Duchem Świętym i Ogniem. On ma wiejadło w ręku, oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Więc tam jest idea właśnie oczyszczenia, oczyszczenia świata z bezbożnych, zniszczenia też wrogów Izraela, tak? Czyli tych, którzy uciskają Izrael, bo ja nawiązuję oczywiście też do tekstu Starego Testamentu, gdzie przyjście właśnie tego palącego dnia, dnia Jahwe, będzie dniem, którym Bóg też właśnie pokona wrogów Izraela. No a tu się okazuje, że Jezus jak przychodzi, to mówi coś o zniszczeniu wrogów, czy wręcz coś przeciwnego. Mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół. Więc on wydaje się w ogóle nie mieć zamiaru kogokolwiek tutaj palić w ogniu i niszczyć. Wręcz naucza czegoś zupełnie odwrotnego. Więc Jan wydaje się właśnie poprzez te pytanie no wyrażać właśnie to, że coś mu się jednak nie zgadza z tym, co sam głosił, ale też z tym, co czytał w tekstach Starego Testamentu. Więc jak to w końcu jest? I Pan Jezus nie udziela mu właśnie bezpośredniej odpowiedzi, nie mówi, no tak, jestem tym właśnie, którego zapowiadali prorocy, ale raczej poprzez te inne rzeczy, które się dzieją, bo oprócz tego, że prorocy zapowiadali jakiś dzień sądu i tak dalej, to zapowiadali również inne rzeczy, które będą miały miejsce, kiedy Mesjasz przyjdzie. No i Jezus właśnie mówi, idźcie i powiedzcie właśnie o tym, że te inne rzeczy się jednak dzieją. Tak? Więc wskazuje na urzeczywistniający się w Jego czynach właśnie ten eschatologiczny czas zbawienia, czyli faktycznie, że z Nim przychodzi ta nowa rzeczywistość, przychodzą czasy mesjańskie, ale jeszcze nie w takim wymiarze, przynajmniej nie w tej sferze, którą oni by już oczekiwali, że nastąpi i przyjdzie. Więc po jednej stronie nie mamy właśnie te pytania wynikające właśnie z tego zgrzytu między tym, co oczekiwali. Natomiast po drugiej stronie Jezus odżegnuje się od tego zapowiedzi sądu, zapowiedzi właśnie kary dla bezbożnych. Nie, właśnie mówi, nawiązuje do tego, że nastanie czas, więc grozi miastom, że w dniu sądu zostaną ukarane, tak? Zostaną strącone do, on to określa, do piekła, tak? Czyli zostaną ukarane przez Boga z powodu tego, że nie pokutowały. Więc Jezus zapowiada sąd, tak? Tutaj dzieją się pewne rzeczy, natomiast sąd prędzej czy później przyjdzie. Jezus nie jest tym, który znosi sąd, tylko również sam zapowiada, ale przyjdzie on w innym czasie. Więc jeszcze byśmy sobie zobaczyli tylko w jaki sposób te fragmenty, jeżeli chodzi o strukturę, wyglądają. Więc pierwszy fragment składa się jakby z takich, no tak schodkowo, tak? A1, A2. Więc Jan usłyszał o pewnych rzeczach, które się dzieją, o cudach, a Jezus znowu każe mu, uczniom właśnie, żeby powiedzieli Janowi o tych innych rzeczach, które mają miejsce, o tych innych cudach, i które właśnie nawiązują do zapowiedzi prorockich. Natomiast B1 właśnie wyraża te zgorszenie, tak, Jana, czy tą wątpliwość w odniesieniu do Mesjasza, do Chrystusa. Natomiast w elemencie B2 Jezus właśnie mówi o tych, którzy się nie zgorszą, o tych, którzy nie zwątpią w Niego, pomimo tego, że On nie zawsze będzie czynił zgodnie z tym, jak oni sobie wyobrażali tego Mesjasza, tego, który miał właśnie przyjść. Natomiast Jezus właśnie mówi, że błogosławiony jest ten, który się nie zgorszy. Czyli pewna jakby to powiedzieć, pozytywna rzecz związana z zawierzeniem Jezusowi. Natomiast po drugiej stronie elementami akcentowanymi jest właśnie zła pozycja z kolei tych, w której będą w dniu sądu ci, którzy odrzucili Jezusa, odrzucili Jego autorytet. Więc tu błogosławieństwo, tu właśnie biada w dniu sądu, że lżej nawet będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. I tam mówi o Kafarnaum, czyli o mieście, w którym Jezus zamieszkał. Tak? Więc pyta, czy będzie wywyższony do nieba z tego powodu, że przyszedł do niego z nieba właśnie ten Syn Boży, zamieszkał pośród niego? Nie. Zostanie strącony do piekła i właśnie do Hadesu, a nie do Gehenny. Nie, tam jest Hades. Do Hadesu. Ale Jezus właśnie mówi, że z powodu odrzucenia
bycia świadkiem tych wszystkich rzeczy, ale odrzucenia tego będzie właśnie w dniu sądu tym miastom naprawdę ciężko, tak? Będą naprawdę bardzo surowo osądzone. Oczywiście mieszkańcy tych miast o to chodzi. Okej, więc mamy pytanie Jana Chrzciciela i krytyka przeciwko miastom, błogosławieństwo i biada. Natomiast w samym centrum mamy świadectwo Janie Chrzcicielu oraz krytykę pokolenia. I tam mamy takie słowa: a gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. I następujące po niej bezpośrednio kolejne słowa, krytyka pokolenia. A do kogo przyrównam to pokolenie? Pyta Jezus. Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników. I mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Okej. Przejdźmy sobie do wskazania właśnie tych elementów, które są między jednym a drugim fragmentem. Niewątpliwie Jezus w jednym i drugim daje pewne świadectwo. Świadectwo o Janie, a drugim jest to świadectwo o pokoleniu. Więc mówi tutaj, że Jan przyszedł, tak, że Jan był tym, który też poprzedzał Jahwę, tak. Był kimś, który był posłańcem, który poprzedzał przyjście Boga, był również Eliaszem. Natomiast no, jest powiedziane, że przyszedł właśnie Jan, który był tym, a taka była odpowiedź, tak? Ale miał właśnie kogoś też poprzedzać, tego drugiego. A Jezus też mówi, że przyszedł ten też drugi, nie? Przyszedł Syn Człowieczy i również nie odpowiedzieli w sposób właściwy, tylko właśnie z kolejnymi oskarżeniami. Tutaj mamy w tych pierwszych pytaniach właśnie takie pytanie odnośnie stylu życia. Czy przyszli oglądać kogoś bogatego, dobrze usytuowanego, żyjącego w luksusach? Słucham? Celebrytę, tak? Czy właśnie zupełnie kogoś innego? I poszli właśnie na pustynię, tak? Czyli miejsce, gdzie było miejscem też wystąpień proroków dosyć często w Starym Testamencie, miejscem też objawienia Bożego, więc przyszli właśnie oglądać proroka, a tutaj on jadł i nie pił, nie? Czyli charakteryzował się pewnym określonym sposobem życia, ascetycznego życia. Natomiast Jezus tutaj też mówi, że a do dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. To jest takie dosyć ciekawe stwierdzenie, ponieważ można je rozumieć dwojako. Co to znaczy, że Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają? I to w zasadzie chyba w trzech różnych komentarzach sprawdzałem i żaden komentator nie waży się jakby jednoznacznie stwierdzić, czy to chodzi właśnie o gwałcenie Królestwa Niebios w tym pozytywnym sensie, bo raczej słowo, właśnie, które się tam pojawia w Grece, ma ten wydźwięk negatywny, ale jednak może dotyczyć ludzi, którzy właśnie z powodu tego, co robią ze sobą, czyli odwracają się od swojego grzechu, czyli są bardziej tacy właśnie radykalni, są takimi gwałtownikami jakby w odniesieniu do odpowiedzi na słowa zwiastowania Jezusa,
czyli odwracają się od swojego, więc w pewnym sensie są gwałtownikami, którzy zdobywają Królestwo Niebios, ale z drugiej strony możemy rozumieć słowa właśnie, że Królestwo Niebios doznaje gwałtu, że jest nieustannie, pojawiają się przeciwnicy jego, tak, że są właśnie, jest atak na to Królestwo, które się wyraża chociaż właśnie poprzez te przytoczone tutaj słowa. Natomiast niejako, jeżeli tutaj jest mowa również o tych gwałtownikach w tym wymiarze pozytywnym, to oni tutaj też są przytoczeni, tak? Przyjaciel celników i grzeszników, którzy odpowiedzieli właśnie na zwiastowanie Jezusa, przychodzili do Niego. Słucham Cię. Pytanie, czy sprawdzałeś ewentualnie słowo porywają, czy chodzi o to, rzeczywiście, czy ono ma jakieś inne znaczenie, porywają, w sensie zdobywają? Na pewne granice. A tam jest po prostu gwałt i jeżeli byłoby bliższe znaczenie porywają, to znaczy biorą do siebie. Dla siebie. Dla siebie. Co, nie? Jeżeli po prostu ktoś chce zagarnąć coś jak najbardziej pod siebie, do siebie, tak? A tam w tej drugiej cząstce miało dojść działanie Jezusa, który po prostu jest bardziej otwarte, idzie do kogoś. Mm-hmm. Tylko po prostu nie pamiętam, czy to słówko porywają po prostu... Na pewno to słowo doznawać gwałtu jest bardzo negatywne i ono występuje zawsze w takim wymiarze negatywnym. Nie? I teraz właśnie... Dlatego są jakby te dwie drogi, bo jedno ma wymiar właśnie negatywny, a drugi pozytywny, właśnie, znaczy porywać, w sensie zdobywać coś, co jest dobre, nie? Naciskać. Ale być może, moja sugestia jest taka, że jest jeszcze trzecia droga, że Jezus w zasadzie nie mówi tego w takim ujęciu, że to jest Jego zdanie, tylko jak ludzie to postrzegają, że dla przeciętnego, właśnie nawet faryzeusza, kto otrzymuje Królestwo Niebios? Sprawiedliwy, taki, który przestrzega prawa, czyli raczej taki... On sam, tak, ale na pewno nie celnicy i grzesznicy. I w ich ujęciu właśnie, że tacy zdobywają królestwo, no to jest jakieś pogwałcenie pewnych zasad. Więc ci, którzy to są w jakimś sensie gwałtownicy, którzy porywają właśnie królestwo. Teraz obserwacja. 12 werset zaczyna się od dziwnego wprowadzenia, a od dni Jana Chrzciciela. Tak jakby wcześniej pewne rzeczy nie miał miejsca. Więc teraz wydaje się, że to ta druga część tego zdania musi być odczytana w jakiś sposób, jeśli chodzi o myśl, którą daje Jezus, związana z tym, że coś się zaczyna od Jana Chrzciciela. Tak. No więc tu jest pytanie po prostu, jak to teraz połączyć, bo być może rzeczywiście coś się tutaj, ten wątek pozytywny jakoś tu się gdzieś da. No więc moja sugestia, że Jezus być może jakby używa tutaj języka jakby z perspektywy tych, co się uważają za sprawiedliwych, że dla nich właśnie to Królestwo Boże teraz doznaje pewnego gwałtu, ponieważ ci gwałtownicy, tych, którzy nie powinni wejść do tego Królestwa, nagle się okazują, że do niego wchodzą, tak? Jakby przyjmują orędzie Jezusa i Jezus ich właśnie przyjmuje, więc dla nich to jest właśnie takie pogwałcenie pewnych zasad, no i ci właśnie zostają tutaj też przytoczeni w słowach, nie? Że tamci zarzucają Jezusowi, że jest przyjacielem celników i grzeszników. No ale tak jak mówię, są dwie drogi, jakby w których możemy... Wytężajcie siły, żeby wejść przez wąskie drzwi, bo mówię wam, że wielu będzie próbowało wejść, ale im się nie uda. Nie? Tam jest to pytanie, czy tylko niewielu będzie zbawionych, nie? Innymi słowami, czy to nie jest ta sama myśl, nie? No. Natomiast ogólnie mamy właśnie bardzo pozytywne świadectwo o Janie, natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy mieli zareagować na poselstwo Jana i tego, którego on poprzedzał, no to niestety odpowiedź była... tego pokolenia, do którego przyszedł Jan i Jezus, niestety było, odpowiedź była negatywna. Więc świadectwo również Jezus wystawia niedobre, negatywne. Jeżeli byśmy mieli sobie zobaczyć, jak ten fragment, świadectwo Jezusa o Janie Chrzcicielu jest zbudowane,
To z pewnością moglibyśmy sobie tutaj przedstawić go jako takie cztery główne części. Ten pierwszy i trzeci jakby wprowadza, znaczy Jezus jakby zadaje pewne pytanie, kogo przyszli oglądać, tak? Przyszli, kogo, jakiego rodzaju człowieka przyszli oglądać ludzie, kiedy przyszli do Jana Chrzciciela. No i tam pyta, czy przyszli na pustynię, aby oglądać trzcinę chwiejącą się od wiatru, czyli kogoś takiego chwiejnego, zmiennego, byśmy teraz powiedzieli taką chorągiewkę na wietrze, tak, takiego człowieka chorągiewkę, czy wyszli człowieka, który właśnie żyje w luksusach. I co ciekawe, jak się doszukałem w jednym komentarzu, to być może jest to też taka aluzja do tego, który uwięził w tym czasie Jana Chrzciciela, czyli do Heroda, ponieważ nie dość, że Herod to właśnie był kimś, który mieszkał w królewskim domu, tak, jako namiestnik, ale z drugiej strony na jego monetach widniał wizerunek z trzciną. Więc być może właśnie ten symbol trzciny i tych miękkich szat, no to jest właśnie aluzja, że jeżeli wyszliście to oglądać kogoś takiego, no to Jan nie jest kimś takim. Bo ci, którzy właśnie charakteryzują się właśnie tego typu rzeczami, mieszkają w królewskich domach, natomiast Jan, wiadomo, był na pustyni. Więc pytanie. Jan nie jest kimś takim, tak? W tym drugim. Oto ci, którzy mieszkają szaty, noszą w domach królewskich. Czyli Jan nie jest kimś takim, bo takich należy szukać zupełnie gdzie indziej, ale Jan jest kimś takim, tak? Więc mamy opis tego, kim Jan właśnie jest. I mamy tu informację, że jest większym niż nawet prorokiem, ponieważ jest prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Czyli mamy ideę właśnie, że jest kimś więcej niż prorokiem. Prorocy prorokowali do Jana, a w elementach B1, B2 mamy przytoczenie fragmentów z Księgi Malachiasza. Pierwszy oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją, a drugi jest aluzją do końcówki z Malachiasza, gdzie jest mowa, że pośle Bóg proroka Eliasza, który przyjdzie przed strasznym dniem Pańskim. Więc Jan jest właśnie tym posłańcem, jest Eliaszem. A w samym centrum mamy właśnie dwie myśli, że nie powstał z tych, którzy, więc dlaczego, też pytanie, dlaczego Jan jest większy od proroka, kimś jest większy niż prorok. Prorocy zapowiadali tylko przyjście, nadejście królestwa, natomiast Jan niejako był tym wprowadzającym do tej nowej rzeczywistości, która przyszła w Jezusie. Przełomowym. O, właśnie, tego, czyli człowiekiem przełomu takiego, prorokiem przełomu, nie? Dokładnie. No i właśnie w samym centrum mamy, że nie powstał większy od Jana Chrzciciela, którzy się rodzą z niewiast. Chociaż im dłużej się zastanawiam nad tym, to w sumie Jezus też się urodził z niewiasty, prawda? Więc to takie też jest, chyba nie należy tego rozumieć w takim wymiarze 1:1, tylko Jan był kimś właśnie szczególnym. No wyłącza, tak. Jasne. Natomiast najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Więc znowu tu się pojawiają różne drogi do interpretacji. Wydaje się jednak, bo teraz pytanie, czy Jan Chrzciciel należy do Królestwa Niebios, czy nie należy? Bo to znowu tak jakby wydawało się, że Jezus wyłącza go z tego grona tych, którzy należą do Królestwa. On się narodził z niewiast i spośród tych, którzy się narodzili z niewiast, on jest największy, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Ale też sam Jezus powiedział, że życie wszystkich proroków w Królestwie Bożym, tak? No właśnie, więc Jan ewidentnie będzie częścią Królestwa, tak? Bo nawet jest powiedziane, że... Nie częścią Kościoła, gdybyśmy... Tak. Więc jakby spośród tych, którzy jeszcze należeli do tego Starego Przymierza, no nie powstał nikt większy, ale ci, którzy będą częścią tego nowego, staną się uczestnikami Królestwa Niebios, no to w tym nowym jakby porządku będą więksi niż ten, który był największy według tego starego, tak? Może
Bo wiesz co, to jest akurat przytacza to właśnie w takim kontekście, w jakim jest, ale kontekstem do tego jest to, że Jan właśnie przechodzi kryzys i pomimo wszystkich największych świadectw, jakie otrzymał sam i rzeczy, które był sam świadkiem, czyli po prostu sam dokonywał chrztu Jezusa. Doświadcza zwątpienia. Dokładnie, doświadcza zwątpienia. I mówiąc tylko pyta się o znaki. I w tym kontekście być może Jezus, dokładnie Mateusz, bo to już jest tekst z kolei, który jest napisany ileś tam lat później, tak, pokazuje na drogę uczniów, którzy nie mogą liczyć jakby na takie potwierdzenia, jakich doznawał Jan Chrzciciel. Po prostu muszą zaufać Słowu, muszą zaufać właśnie bez tych zupełnie ekstremalnych osobistych objawień, tak? Których Jan był też jakby w świecie normalnym, widzialnym, świadkiem i uczestnikiem. Więc być może jest to takie, bo też nie możemy zapominać o tym, że to nie tylko jest relacja z faktów i tam jedynymi bohaterami są Jezus i tłum i tak dalej, ale mamy też autora, który mówi coś do swoich odbiorców. I wydaje się, że to jest ten element taki, że Jan się waha wobec najrozmaitszych, no, ekstremalnych osobistych doświadczeń. Osobiście potem Mateusz jednak musi wskazać na wiarę, czyli po prostu to albo człowiek zaufa, coś nie widział, jak mamy też u Emeliana, albo będzie szukał tylko tych namacalnych faktów, którymi będzie chciał dać wiarę. Więc być może tutaj jest taka po prostu zakotwiczona w kontekście, w tym konkretnym kontekście Jana Chrzciciela. Czyli jako tego, który przeżywa wątpliwości, czyli jakby jeszcze funkcjonuje troszeczkę... Tak, szuka. Odnośnie tego wszystkiego i to jest kwestia tego też no, pewnej wytrwałości w zaufaniu do Boga, tak? Że w tym cudzysłowie szaleństwie jest metoda. Nie wszystko naraz, te znaki, które dostałeś, są dostateczne, abyś mógł iść dalej, abyś im właśnie zaufać, no bo de facto ja mówię, bogosławieni ci, którzy Jezus mówi, którzy się nie zgorszą, tak? Czyli których się nie powstrzyma to, czego jeszcze w tym momencie nie rozumieją, że nie idzie tak, jak myślą, że powinno iść. Więc być może to trudne sformułowanie Jezusa tutaj odnośnie Jana może się odnosić w jakiś sposób do tego konkretnego kontekstu. Ale ciekawe dla mnie jest to, że ci wyszło w głównym akcencie ten fragment, ten trudniejszy do dokładnie. On jest, skoro jest głównym akcentem, to musi być ważny, więc teraz, jeśli będziemy go pojmować na trzy sposoby, to na nic nie powie. Tak. Być może ten twój pomysł, żeby to spojrzeć jakby na inną perspektywę, że to może chodzić po prostu, że Jezus wypowiada coś, jakby patrząc na całą sytuację oczami przeciwników, nie rozumiejąc, tak. Co się dzieje, no to jest sposób, moim zdaniem, przeciekawy, bo w tym momencie rzeczywiście dla części liderów po prostu to było kompletnym zgorszeniem, tak? Dokładnie. Że Jezus idzie właśnie na imprezę, czy robi imprezę ze środowiska. Znaczy jest pośród tych, pośród dla nich nie, powinni tak, być tak, ostatnimi, z którymi on by siadał, nie? Tak. Nie. By powinni być pierwszymi, którzy należy odczytać, bo za nie. Dokładnie. No. No, natomiast mamy właśnie tą myśl w tym naszym układzie jako tą myśl centralną, więc być może właśnie chodzi tutaj o tych, którzy porywają i gwałcą, w sensie atakują królestwo, ale ja raczej idę właśnie w kierunku, że chodzi tu jednak o tych, którzy je zdobywają, a którzy w oczach świata są właśnie takimi, no są grzesznikami, są gwałtownikami, którzy w sposób nieuprawomocniony właśnie wchodzą do królestwa, no bo jak ludziom się mówi o takiej koncepcji, że Bóg może przebaczyć największym zbrodnialcom, tak, i że no, największy gdzieś tam zbrodniacy w historii, jeżeli oczywiście się nawrócili, to mogli otrzymać przebaczenie. No to dla ludzi jest to zupełnie nie do powierzchni, że Boża łaska może być tak wielka. Nie? To dla nich to jest zupełnie pogwałcenie jakichś fundamentalnych zasad sprawiedliwości, ale właśnie Boże Królestwo jest takie, że jeżeli Bóg miałby okazać sprawiedliwość, to by się okazało, że nikt z nas nie wylądowałby w miejscu, w którym by chciał, ale też Bóg właśnie może okazać właśnie tą swoją łaskę nawet tym największym gwałtownikom, największym grzesznikom. Nie? A powiedz jeszcze, przepraszam,
Droga krzyża jest pokazana jako takie zapieranie się samego siebie, zadawanie gwałtu sobie samemu, z tym tokiem myślenia, no też. Że to jest ktoś, kto jest gotów na wszystko. Czyli jest radykalny jakby w swojej postawie właśnie odwrócenia się od tego starego ku nowemu, nie? Wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. To jest no, gwałt na takim ludzkim sposobie myślenia, takim naturalnym sposobie myślenia. Też wydaje mi się, że w tym kierunku pozytywnym. No. To jest coś dla nas wezwanie, jakimi mamy być, żeby być tymi, do których Królestwo Boże dociera, którzy wkraczają w rzeczywistość tego Królestwa, niejako je porywając, będąc jego częścią przez to, że to wezwanie Jezusa do pójścia za nim jest takie no, radykalne, nie można powiedzieć inaczej. Nie? No, po drugiej stronie mamy z kolei właśnie ocenę tego pokolenia i w elementach tych górnym i dolnym mamy właśnie porównanie pokolenia tutaj do dzieci. Dzieci raczej nie były utożsamiane właśnie z mądrością, tylko dopiero z kimś, kto tą mądrością ma nabyć, a tu Jezus jakby sugeruje, że jego czyny, czyli właśnie mądrość na podstawie swoich czynów jest usprawiedliwiona, jego czyny jakby pokazują, że jakby usprawiedliwiają jego, jakby to określić? Owoce jego misji, jego nauczania, to, że pojawiają się osoby, które odpowiadają zaufaniem i zwracają się do niego jako oczywiście do Mesjasza, pokazują, że w tym jest mądrość. Jest mądrość. Tak. W tym szaleństwie jest metoda, właśnie jest mądrość. Tak. No właśnie. Natomiast dzieci nie charakteryzują się kimś, z kim utożsamiano mądrość. Nie? Tylko być może teraz w tym momencie pytanie jest, czy Jezus używa w tym sensie dzieci. Bo być może tutaj chodzi o dzieci w sensie tym, że rodzą się do życia. Mhm. Ci, którzy właśnie odpowiadają dobrze, a niekoniecznie w sensie dzieci jako wartościowanie pozycji. Co do świadomości. Bo chodzi tu o pewne zachowanie, które jest po prostu niemądre, nie? Więc tak, dzieci tutaj są ukazane jako osoby, które no, czynią pewne rzeczy właśnie niemądre. One są podobne do dzieci, ale w tym takim wymiarze nie zaufania, tylko właśnie takiej głupiej zabawy, nie? I tutaj jest pokazane, że oni właśnie mówią do tych drugich zawsze, że nie robicie tego, co my chcemy, nie? My wam zagraliśmy jedno, wy nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam pieści żałobne, a nie płakaliście. No i właśnie przyszedł Jan, a oni wymagali... że ze względu na to, jaki styl życia prowadził, no to jakiś szaleniec, tak? Jakiś człowiek, który jest opętany, nie? A przyszedł Syn Człowieczy, który normalnie właśnie ucztował z ludźmi, no to się okazało, że też mu nie pasowało, no bo się okazało, że żarłogi pijak w ich ujęciu i przyjaciel celników i grzeszników, więc ani tak, nic im nie pasuje, więc odrzucili zarówno ascetycznego Jana, jak i tego, który właśnie przyszedł nawet zasiadając właśnie przy jednym stole z innymi. Po prostu jest właśnie tym podsumowaniu, że mądrość jest usprawiedliwiona przez wszystkie swoje dzieci. I w tym sensie ja bym się skojarzyło dzieci z tym pozytywnym ich znaczeniem, jako właśnie narodzone, a tutaj w tym centralnym jest rzeczywiście mowa o dzieciach jako takim kodzie negatywnym. Nieświadomego. Kogoś nieświadomego, tak. Ale właśnie te uczynki. Uczynki mądrości również są przyrównane do dzieci w wielu fragmentach, więc jest jakby ta idea jakby na wielu płaszczyznach łącząca się z tymi dziećmi tam u góry. Okej, natomiast cały fragment się ogólnie skupia na tym, co właśnie mówi pokolenie, tak? Właśnie, że oni zupełnie nieadekwatnie reagują do tego, kto przyszedł, ale też nic im nie pasuje. Ani tak i... Ta wymowa o nich jest bardzo, bardzo negatywna, nie? Okej, więc to są fragmenty, które są najbardziej akcentowane, czyli doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, a tutaj właśnie przyszedł Syn Człowieczy, mówią teraz, że żarł pijak przyjaciół celników i grzeszników, więc być może są to właśnie też jako elementy będące w paraleli, zbieżne ze sobą, więc
wyrażające podobne idee. Ale właśnie też taki fragment z późniejszej części Ewangelii Mateusza, 21 rozdziału, który być może właśnie pokazuje to porywanie tego Królestwa Bożego właśnie przez tych. Zaprawdę powiadam wam, i to Jezus mówi do faryzeuszów, celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie, wyście mu nie uwierzyli, celnicy zaś i nierządnicy mu uwierzyli. Czyli celnicy i nierządnicy jako ktoś, kto rozpoznali, ale właśnie wchodzą przed tymi, którzy teoretycznie powinni wyjść pierwsi. Nie? Więc byłoby to właśnie też być może sugestią, właśnie, że ci gwałtownicy to są właśnie ci, którzy wchodzą do królestwa, tak, celnicy i nierządnicy przed faryzeuszami. Mamy już godzinę taką, że wymagałoby to jednak przerwy, więc ja was teraz zapraszam na 5 minut, żebyśmy sobie troszeczkę odpoczęli. No i zapraszam po jakiejś kawce i ciasteczku.